Dzień dobry, Guitar Story, skłaniamy się, fajnie, że znowu jesteście z nami. Myślę o basistach. Jeżeli ja myślę i wy myślicie, to do głowy przychodzą takie nazwiska jak Ścierański, Pilichowski, Żaczek, Jaworski. To są basiści oczywiście metrykalnie dojrzali, natomiast myśląc o basistach młodego pokolenia, jest jeden taki dżentelmen, na którego warto zwrócić uwagę. Nazywa się Adam Świerczyński i jest dzisiaj moim gościem. Cześć Adam. Cześć. Fajnie, że wpadłeś. Miło cię poznać. Dziękuję za zaproszenie. Adam, bas. Jak słyszysz bas, co dla ciebie znaczy bas? Bas jest... Nie jestem w stanie powiedzieć o basie jakoś bardzo tak jednokierunkowo, ponieważ dla mnie ma, jakby przez to, że ma wiele funkcji, ma też wiele znaczeń. Jakby bas dla mnie przykuł moją uwagę przede wszystkim brzmieniem. Jakby uwielbiam do dzisiaj, jakby to jest tak jak dla niektórych ludzi, powiedzmy chleb albo piwko. Jest to coś, co można codziennie po to sięgnąć i smakuje tak samo dobrze każdego dnia. Tak samo bas dla mnie tak dobrze brzmi zawsze, więc uwielbiam wsłuchiwać się w brzmienie basu. Więc przede wszystkim jest to dla mnie to brzmienie. I jest też funkcja. I to jest jakby to znaczenie, które poznałem dużo później. Trzeba jakiejś takiej świadomości harmonicznej troszeczkę nabrać, żeby to zauważyć, ale bas ma niesamowitą moc, jeżeli chodzi o granie w zespole, ponieważ bardzo łatwo można zmienić funkcję harmoniczną przez to, że się co innego zagra w podstawie. Zmienia to kolor. Czasami wywołuje uśmiech na scenie wśród kolegów muzyków, jak się coś inaczej zagra. Więc jest to też taki instrument, który daje taką frajdę, że można mimo wszystko nadać sens muzyce trochę szerzej niż grając tylko prymy albo po prostu trzymając sam dół. To jest kolejna sprawa. I bas jest jeszcze dla mnie takim instrumentem, który bardzo dobrze też, tak mi się wydaje, wyraża moją osobowość, bo bas jest zwykle instrumentem wycofanym, trzyma tyły, wspierającym instrumentem, czyli dobrze się w tym odnajduję. Jakby nie mam jakby specjalnie ciśnienia na to, żeby być na pierwszym planie. Oczywiście bardzo fajnie jest sobie zagrać solówkę jakąś tam jedną na koncercie i jakby uskuteczniam to, jeżeli jest taka opcja. Natomiast bardzo dobrze się czuję po prostu w podkładaniu jakichś takich solidnych linii basowych i trzymaniu tego tyłu. Więc myśląc bas, no i oczywiście myśląc bas też myślę o swoich jakichś basistach też ulubionych, bo to też jest jakby taka... Od razu przed oczami się pojawia jakiś Sting, czy jakieś parę takich nazwisk, więc bas dla mnie ma wiele znaczeń. I też jest jakby taką mocą, jakby to też jest instrument, który szczególnie na dużych scenach to słychać, jak się szarpnie tą jedną strunę, tam gitarzysta może tam na tych cieniutkich coś tam pobrzdękać, wokalista zaśpiewać, oczywiście jak ma wygar w głosie, to też robi wrażenie, ale jednak jak się stopa perkusji, czy bas jak na dużej scenie zagra, to jest taka moc, to jest naprawdę, przenosi bardzo dużo energii. Czyli o basie myślisz jako o instrumencie fundamentalnym, tak. O takim trzonie, na którym się buduje zespół, ale bas też może pełnić funkcję instrumentu melodycznego, tak. Grając akordami, grając na wysokich progach. Czy to jest zupełne w swojej głowie przestawienie funkcji gitary basowej, czy mając wysokie progi albo akordy, też się staje tym, nazwijmy to, centrum tonalnym i tym trzonem, tym fundamentem zespołu? Tak naprawdę był taki moment w trakcie mojego grania, gdzie zostałem wręcz wrzucony na taką trochę, powiedzmy, głęboką wodę albo w jakieś takie nieznane mi bardziej rejony. Oczywiście lubiłem sobie spisywać jakieś tam solówki. Jakby nie jestem jazzmenem i nie aspirowałem nigdy do tego, ale lubiłem sobie spisywać parę jakichś takich fraz, parę chorusów. Czy to Milesa Davisa, czy Corey Henry'ego. Jakoś tak rzadko basistów spisywałem. Więc jakby ta funkcja melodyczna też ją zauważałem od samego początku. Czy to wgrzewa się Paula McCartneya, czy Stinga, czy oczywiście Jacko. Wiadomo, że każdy przechodził te różne fascynacje. Więc bas jakby grający melodię przede wszystkim w ogóle musi się dużo bardziej pilnować, bo grając w niższych rejestrach, mimo wszystko wysokie progi, to nie jest tak wysoki rejestr przy czterostrunowym basie, który ma na przykład 20 progów czy 22. Musi być to dobrze przemyślane i dobrze osadzone ta melodia, ponieważ w dużo wyższych rejestrach, jeżeli się zagra jakieś dźwięki szybko, albo nawet jeżeli te dźwięki będą
powiedzmy takie trochę out, trochę takie spoza skali, to one się dużo łatwiej obronią. Natomiast w tych niższych rejestrach będzie się to bardzo gryzło, więc jakby ten zmysł melodyczny musi być bardziej jakby wyostrzony. Natomiast spotkałem się właśnie z taką sytuacją, że w momencie, kiedy trafiłem do projektu Rosalie, to zostałem tam poproszony o na przykład o nagranie basu albo przy pierwszych występach, żeby w ogóle zagrać bas do tego utworu. No i przychodzę na próbę. Był podkład, był DJ i Rosie jako wokalistka i słyszę, że jakby w tym podkładzie już jest bas, aha, taki bardzo subowy. I tak mówię, no chcieliście basista, ale to już bas jest. Mhm. Jakby to co ja tutaj mam grać tak naprawdę? No i wtedy właśnie pierwszy raz spotkałem się z czymś takim, że musiałem się trochę przenieść w rejestrze w taki bardziej środek. Aha. Trochę górę, trochę środek. I wtedy jakby siłą woli jakby znalazłem pole do tego, żeby wykorzystać grę akordową albo wykorzystać jakiś riff, który jest w takiej muzyce elektronicznej, R&B czy popowej, powiedzmy ten taki dmuchający dół, dają te suby, które są wykręcane w produkcjach na syntezatorach. Natomiast ja wtedy mogłem zagrać jakiś riff albo zagrać jakieś takie przejście akordami czy coś tak, żeby w tym miksie osadzić się trochę wyżej niż sam dół. Więc tak, to mi znacznie jakby przestawiło myślenie, znacznie otworzyło jakby możliwości, że nagle okazało się, że nagrywając dla kogoś bas, nie muszę tylko opierać się na pierwszych pięciu progach, tak mówiąc, tylko mogę odjechać gdzieś dalej i to jest fajne i ktoś tego chce i jakby jest jakby takie zapotrzebowanie, bo też bo akurat Rosalie bardzo lubi brzmienie basu, więc tym pierwszym instrumentem, który chciała mieć w swoim zespole była gitara basowa. Więc bardzo się cieszyłem, że się znalazł taki projekt, gdzie można było się tak troszeczkę bardziej uzewnętrznić niż tylko jakby standardowe, powiedzmy, granie. To bardzo ciekawe, co mówisz, bo to jest takie myślenie już dojrzałego muzyka. Pamiętasz, jaki był początek, jak chwyciłeś bas? Chciałeś być jak, nie wiem, Steve Harris, chciałeś być jak Lemmy, czy chciałeś być jak Sting? Myślę, że jak Sting. To była moja taka pierwsza, największa inspiracja. Pamiętam, w 2005 roku we wrześniu przyjechał na Służewiec. To był bardzo duży koncert. Tam wtedy wygrałem bilety, z rodziną pojechaliśmy. Przed tym koncertem jakoś chwilę przesłuchałem sobie płyty, bo ojciec akurat słuchał z mamą, więc były jego płyty w domu. Ale to był ten moment, kiedy ja jeszcze nie wiedziałem, co to jest gitara basowa. Ja o istnieniu gitary basowej dowiedziałem się dopiero trzecia gimnazjum, może druga gimnazjum. Pamiętam, taki kolega mnie w tym uświadomił, bo jakby dla mnie zawsze to było po prostu... Myślałem, że to lewa ręka klawiszowca gra, bo zawsze gdzieś tam w teledyskach się widziało klawiszowców. Natomiast gitara mi się kojarzyła tylko z gitarą taką elektryczną, sześciostrunową. I nie wiedziałem, że są... Nie przypatrywałem się, że ta ma cztery struny albo ma grubsze te struny i to jest basowa. Nie miałem pojęcia o tym. I potem właśnie nabrałem tej świadomości przez kolegę. Zauważyłem, że Sting gra na takiej gitarze. I mimo, że zaczynałem na początku od gitary akustycznej, to rok później rodzice sprawili mi już pierwszą basówkę. I jak chciałem grać wtedy, to był też czas, bo zacząłem grać w pierwszej liceum. I tam siedziałem w ławce z kolegami, którzy słuchali, okazało się, podobnej muzyki jak ja. Mhm. Więc przeżywaliśmy bardzo duże fascynacje Led Zeppelin, zespołem Cream, czyli Jack Bruce, John Paul Jones. Także potem kupiłem sobie basówkę taką, jak miał John Paul Jones, czyli takiego klasycznego jazz bassa, 62, Tortoise, ten wiśniowy i podpalana taka gitara i to jakby, no i przerabiałem tam płyty Zeppelinów, Lemon Song na pamięć, jakby tam myślę, że w nocy jak ktoś mnie obudzi, to połowę zagram, już może wszystkiego nie pamiętam, ale wiele numerów Zeppelinów grałem właśnie, Cream, uwielbiałem Cream. Zbierałem koncertówki, no i The Police oczywiście. Mm-hmm. Jak był Sting, to było The Police. I jakoś tak miałem z tą muzyką, że odkrywałem ją bardzo tak, nie wiem, czy to było z mojej strony świadome, ale tak dosyć systematycznie epokami. Zaczynałem od tych prostych rock'n'rolli lat 50., potem wkroczyłem w muzykę lat 60., więc poza Cream Zeppelinami był taki zespół jak na przykład Ten Years After. Tam też Leo Lyons, zdaje się, na basie grał. Też ciekawe linie basowe miał, też pamiętam. Oczywiście polskie zespoły, takie jak Jam, czy
czy Brygada Kryzys na przykład też czyli powiedzmy taka rockowa, bardziej rockowa, klasyczny rock i brzmienie klasycznego rocka to było, nosiłem wtedy długie włosy, kowbojki i jakby to były takie, tak jakby takie fascynacje miałem w liceum. Pierwsze te 2-3 lata to była właśnie muzyka bardzo rockowa, nie hard rockowa, bo dla mnie wszystko mocniejsze od Black Sabbath, Zeppelin to już było za mocne. Już nie słuchałem Metallica, nie słuchałem już Iron Maiden. Ja pamiętam, że jak zobaczyłem Steve'a Harrisa z Iron Maiden na żywo, to oczywiście chciałem grać tak jak on, czyli nie trzema, ale już czterema palcami. Mm-hmm. Jak się pojawiło Level 42, to miałem sinego kciuka i struny zrywałem, no bo to trzeba było klangować jak ile wlezie. Ale jak zobaczyłem Stinga z bliska, jak gra na basie, jak gra delikatnie, Sting mnie trochę w pewnym sensie nauczył muzykowania na gitarze, grania piano i mezzoforte na basie. Mm-hmm. Czy to też był dla ciebie taka wskazówka, że nie trzeba tylko łupać na tej gitarze basowej, tylko może być gitara grana z przytłumionymi strunami, niekoniecznie palcami. Tak, oczywiście to granie kciukiem. Tak, pęcherze miałem również tu i to wcale nie od slapu, tylko właśnie od naśladowania tego, jak Sting gra. No bo oczywiście, że kopiowałem jego technikę i starałem się właśnie też tak wyglądać, tak grać jak on, więc bardzo dużo koncertówek też oglądałem. Spisywałeś na przykład linię Stinga? Jak słuchałeś polis, to wsłuchiwałeś się w Stinga, czy słuchałeś polis barwowo? Ze słuchu spisywałem linię, tak. To były jeszcze takie początki w zasadzie YouTube'a, więc mało było jakichś takich jeszcze wtedy poradników, jakichś takich ludzi, którzy takie covery grali, żeby można było podpatrzeć. Ale tak, grałem ze słuchu. Bardzo dużą taką rolę w moim rozwoju odegrał też mój kolega Mateusz, gitarzysta, z którym mieliśmy w liceum właśnie zespół. Ponieważ to był człowiek, który w momencie, kiedy ja tam grałem rok, dwa na basie, wiedział, co to jest pentatonika. O! To już był gość. No to tak. Jakby, już wiedział, jakby jak się poruszać po dźwiękach, żeby coś zaimprowizować. Żeby zagrać coś swojego i wiedzieć, po jakich dźwiękach tam maszerować. Więc to była taka postać dla mnie, która poświęciła mi trochę czasu na to, żeby mi wytłumaczyć te modalne skale i pentatonikę. Ja tego nie rozumiałem, to się musiało we mnie przegryźć trochę. I jeszcze bym zapomniał, też jeszcze w liceum, chyba w drugiej liceum, przyjechał do Włocławka Krzysztof Ścierański na warsztaty. To były takie chyba 3 czy 4-dniowe warsztaty w Domu Kultury. Na szczęście grupa nie była duża, bo nas tam w klasie basówki było 5, więc można było przez te kilka dni rzeczywiście coś tam wyciągnąć. Więc pamiętam, że wtedy pan Krzysztof nam pokazywał właśnie akordy, więc od niego dowiedziałem się, jak się buduje akordy. Że to tymi tercjami trzeba, że to tak. I jak w ogóle złapać to na basie, bo myślałem, że na basie się nie gra akordów. Bo to są za grube struny, za nisko to brzmi, że się nie da zagrać akordu tak, żeby tak jak na gitarze w tej pozycji i to po prostu nie brzmi. Natomiast on pokazał, jak to grać na basie i jak grać bluesa, czyli harmonię bluesa, tą kadencję bluesową 12-taktową też nam rozłożył i pamiętam, że bardzo dużo muciłem potem tego i to już był czas, kiedy miałem jakiś taki pierwszy interfejs w domu, więc nagrywałem sobie wielościeżkowo, powiedzmy, podkładzik tymi akordami, co pokazał, że był blues. Do tego sobie jakąś linię basową układałem i jeszcze sobie tam próbowałem zaimprowizować jakąś tam solóweczkę, tak oczywiście kalecząc trochę. Także to były takie momenty, które dawały takiego kopa na pracę na dłuższy czas, czy poznanie właśnie tej pentatoniki, tej harmonii przez kolegę, czy te warsztaty z panem Ścierańskim, czy dyskografia Zeppelinów, czy Stinga, The Police. To była moja jakby taka pierwsza szkoła, z której uczyłem się, powiedzmy, grać. Jeszcze nie mając takiej świadomości, powiedzmy, jak mam dzisiaj, ale to była taka dla mnie podstawa i taka szkoła, powiedzmy, jako samouka, która... Jasne. A potem był taki moment, że postanowiłeś, że wezmę parę książek mądrych, przeczytam, albo zobaczę w internecie, gdzie znajdują się takie prawdziwe podstawy grania na basie i spróbuję to zrobić systematycznie po kolei 4 godziny dziennie przez 5 lat. Tak, wyglądało to tak, że jak skończyłem liceum, poszedłem na studia, to powiedzmy na 1,5 roku praktycznie zapomniałem o basówce. Aha. Raz w miesiącu ją chwytałem, miałem jeden jedyny zespół ten z kolegami z liceum, każdy się porozjeżdżał, Warszawa, Gdańsk, Poznań. Więc tylko te koncerty, które gdzieś tam jeszcze były, to zagraliśmy kilka i jakby zespół się rozpadł. Ja jakby na basówce nie grałem, bo skupiłem się na studiach. Przeniosłem się do Poznania na reżyserię dźwięku i jakoś tak na pierwszym roku dotarło do mnie, że tego grania mi bardzo brakuje. Mhm.
że jednak chciałbym grać i już miałem wtedy między 20 a 21 lat. 21. I wtedy jakby postanowiłem wybrać się na warsztaty. Pamiętam do Wałcza, gdzie wykładał pan Wojtek Pilichowski. Mhm. I tam jakby troszeczkę się do tego starałem przygotować. Szukałem jakichś ogłoszeń w internecie, na jakichś tam różnych forach, żeby się dokoptować do jakiegoś składu i żeby po prostu gdzieś tam czynnie grać. Oczywiście ćwiczyłem. Natomiast na tych warsztatach też nabrałem kolejnego takiego kopa i utwierdziłem się w przekonaniu, że rzeczywiście mogę stać po tej drugiej stronie konsolety. Nie nagrywać, rejestrować, tylko być nagrywanym. I wtedy jakby dopiero się określiłem tak naprawdę, że chciałbym się tym zająć tak bardziej zawodowo. Czyli to był początek 2012 roku. I wtedy jakby trafiłem do jednego zespołu, do drugiego, do składu coverowego, gdzie nagle okazało się, że czasami się zmieni wokalistka, czasami trzeba zmienić tonację utworu. I to była dla mnie bardzo duża szkoła, ponieważ czasami w tydzień trzeba było tam 100-120 numerów rozpisać. Słuch się bardzo wyrabiał, taka świadomość harmoniczna, bo te pewne kadencje harmoniczne się powtarzają w tych piosenkach. Oczywiście też mój kolega Mateusz, klawiszowiec, też poświęcał mi czas na to, żeby mi wytłumaczyć pewne rzeczy, kiedy mówiłem, ale jak to tutaj, jakby dlaczego to tak działa i z czym to się je, jak grać nowy akord, a dlaczego tu jest 7+, to jak to grać. Też pamiętam, kupiłem sobie książkę pana Olszewskiego, Wojciecha. To jest taki doktor z Akademii u nas w Poznaniu i napisał taką bardzo fajną książkę, która jest takim kompendium w zasadzie harmonia w muzyce rozrywkowej i jazzowej. Podstawy harmonii w muzyce jazzowej rozrywkowej. Tam każdy akord jest rozłożony, jest powiedziane właśnie jakby skąd się, jakie dźwięki biorą w tym akordzie i dlaczego te, a nie inne. I jakby z pomocą tej książki, z pomocą różnych tak zwanych jobów, gdzie trzeba było spisywać różne numery. Ja pamiętam, bardzo pedantyczny byłem i wszystko na kartkę spisywałem co do taktu, co do akcentu. Jakby przerabiając mnóstwo tych numerów, często na próbie, a zmieńmy tonację o cały ton w dół. I trzeba sobie to wszystko tam przetransponować. I to była dla mnie też kolejna taka szkoła. Plus oczywiście regularne ćwiczenia w domu i też zainspirowany właśnie panem Wojtkiem Pilichowskim. Lubiłeś sięgnąłem ćwiczyć? Nigdy nie byłem typem, który lubi ćwiczyć, jakby raczej okresami. Jakby wtedy zaprosił mnie na Jaworki. Te warsztaty w Wałczu były w styczniu, Jaworki są w lipcu, więc te pół roku jakby z ręką na sercu to takie przynajmniej 5 godzin dziennie było, praktycznie codziennie. I to był taki okres, kiedy dużo ćwiczyłem. Potem mogę mieć pół roku takie, które trochę mniej, jakby raczej to u mnie tak fazami przebiegało. Nie byłem nigdy takim typem, który rzeczywiście tak jak mróweczka siedzi i bardzo dużo ćwiczy. Później też oczywiście przez kolejne lata kilka jakichś podręczników przerobiłem. Też oczywiście rozpisywałem sobie plan, jak i co ćwiczyć, żeby to było bardziej skuteczne niż tylko takie zwykłe siedzenie. Więc no to taka była moja droga rozwoju. Najwięcej wydaje mi się, że granie w różnych kapelach. Zawsze też miałem tak, że poza tymi kapelami, które były coverowe, które jakby najłatwiej gdzieś tam znaleźć, zawsze starałem się mieć też autorskie, w których musiałem sam linię basową skomponować, samemu jakby też tworzyć jakiś materiał, współkomponować. To zawsze było takie rozwijające też bardziej. Chociaż grając covery bardzo lubię sobie odlecieć trochę i czasami nie grać to, co jest jak oryginalnie w piosence, tylko jakby traktuję czasami te grania jako takie trochę pole bitewne, gdzie można sobie popróbować różne rzeczy i dopóki to wszystko siedzi, jest oczywiście w granicach rozsądku, to wszystko jest okej, ale można sobie właśnie tam jakoś tam różne patenty sprawdzić na żywym organizmie. Ciekawe jest to, co powiedziałeś o reżyserii dźwięku, bo to pewnie nie wszyscy wiedzą. Nagrywając w studio, kiedyś pamiętam, każdy z nas w zespołu dbał o swój instrument. No i oczywiście jako basista miałem ukręcone pięknie brzmienie, nówki struny, gitarzysta to samo, perkusista tak samo. Nagrywaliśmy to wszystko na ślady, potem się okazało, że to nie brzmi. Tak? Peter Frampton chyba wypuścił takie taśmy pokazowe, jakie brzmienie powinien mieć dany instrument w studio, żeby ta całość brzmiała i się kleiła kupy, za przeproszeniem. Ty, po reżyserii dźwięku,
masz też możliwość spojrzenia na gitarę basową nie pod kątem ja, solista, tylko gdzie ten bas może umocować się w paśmie, tak? Myślisz w ten sposób? Tak, zdecydowanie, chociaż wydaje mi się, że z innej strony dało mi to większą świadomość. Taką, żeby bardzo zwracać uwagę na artykulację i na dynamikę gry. Mhm. Bo jakby na zajęciach na reżyserii mieliśmy oczywiście jakieś materiały do zmiksowania, do wyedytowania. Uczyliśmy się o kompresorach, jak działają i tak dalej. I wtedy jakby zauważyłem, że w ogóle w basie jest też coś takiego, że jeżeli się strunę szarpnie mocniej, to na wykresie widmowym częstotliwości dołu jest mniej, więcej środka, góry. Jak się lekko muśnie, to jest więcej dołu, mniej tego środka i góry. Więc żeby ten dźwięk, ta podstawa była jednolita, to nie wystarczy jakby tylko skompresować i wyrównać tą dynamikę, bo jakby te pasma w tych dźwiękach będą różne. Dlatego nabrałem tej świadomości, że trzeba pracować nad tym poziomem dynamiki prawej ręki, po to, żeby każdy dźwięk był w miarę na tym samym poziomie głośności wydobywany, bo wtedy będziemy mieli tą jednolitą podstawę, która potem w miksie właśnie wyjdzie, że nie będzie dziur typu, że gramy pam, bam, 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 bam i będzie pam, bam, 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 bo będzie się jakby wybijać pewne... A jak pracowałeś nad tym? Nagrywałeś siebie, słuchałeś, tak, sprawdzałeś jakby, to? Znaczy ja w ogóle zawsze miałem tak, że ja nie grałem w ogóle na piecu w domu. Aha. Jak tylko już tam w liceum miałem jakiś interfejs, zawsze na słuchawkach grałem. I granie na słuchawkach powoduje, że ten dźwięk jest dużo bliżej. Powoduje też, że nie mamy takiego ograniczenia w postaci głośnika, który przenosi pasmo i tego, jak głośno się rozkręcimy. Nie mamy tego tej możliwości popełnienia błędu, że źle się ukręcimy na wzmacniaczu, bo ktoś na przykład początkujący spojrzy i o, gram na basie, no to bas na maksa, góry nie potrzebuje. Wtedy ucieka ta artykulacja, ucieka ta selektywność. Selektywność, tak. Natomiast właśnie grając na słuchawkach, takim czystym sygnałem, bardzo dużo, bo pierwszy piec miałem dopiero po ponad roku, jak grałem na basówce, to grałem tylko prosto z dechy w domu, nie podpinając się pod nic. Więc to jakby dało mi taką świadomość, że dobrze słyszę i wtedy muszę się pilnować, bo sam słyszałem, że tu mi klekocze, tu mi nie klekocze, tu mi coś tam się dźwięk szybciej skończył, dźwięk później skończył. Więc reżyseria dała mi tą świadomość, żeby właśnie... I wtedy jakby ten bas dobrze brzmi przy kompresji. Aha. Ona nie musi mocno schodzić, jest naturalny, w paśmie bardzo wyrównany i wtedy ten realizator jest szczęśliwy, bo tak naprawdę nie musi wiele z tym walczyć. Ale jeszcze mówiąc o artykulacji, też jest taki basista, edukator jak Ed Friedland. I on wydał taką książkę Bass Grooves. I tam na samym początku było kilka takich ćwiczeń, które również mi bardzo otworzyły głowę, jeżeli chodzi o to, co sprawia, że potem ten bas dobrze brzmi, że groove dobrze brzmi. I była to taka zasada, że jakby zwykle się skupia człowiek na tym, żeby zacząć dźwięk równo. Ale on też jakby mi tam uświadomił, że nie wystarczy równo zacząć, ale trzeba też równo odpowiednio skończyć. Czyli ta długość dźwięku też musi być ważna, żeby skończyć przed werblem idealnie czy coś. Więc jakby tam było kilka takich ćwiczeń, które w tempach typu 40-20 BPM-ów realizowałem i one też jakby mocno rozwinęły taką moją jakąś taką umiejętność tej panowania nad artykulacją, szczególnie prawie. Każde tłumienie struny ma znaczenie i tak jak mam swoją teorię, tak. Najtrudniej w muzyce grać pauzy. Tak, to też na słuchawkach dużo lepiej słychać tak naprawdę, bo i w nagraniach to bardzo słychać, jak się wyizoluje i wtedy słychać muśnięcie o strunę E, jak się gra na A i trzeba wtedy jakby, no, też widzę na przykład po uczniach, że jakby tłumienie strun to jest największa bolączka. Aha. I taki szczególnie w basie to jest, bo w gitarze to wyjdzie, że to jest jakiś tam ewentualnie brudek tam na przesterze, coś tam. Tutaj natomiast nie w basie tak. Już jakby w tak niskim paśmie, jak się odezwie inny dźwięk, to już jest jakby ten taki dysonans, że to już jest słyszalne. Wspomniałeś o uczniach. Co młodzi muzycy robią złego, młodzi basiści? Mają jakieś takie ćwiczenia, które mogą spowodować, że potem będą żałować tego za parę lat? Sam jestem jeszcze, tak myślę o sobie, młody. I sam jeszcze dużo błędów popełniam, więc nie chcę tutaj uchodzić za jakąś wyrocznię. Tylko wiesz, ty jesteś, mam wrażenie, tak świetnie poukładany teoretycznie, co się potem przekłada na praktykę, bo wiesz, co robić, żeby potem źle tego nie robić, tak? Nie każdy z tych młodych, gniewnych muzykantów ma tak poukładane wszystko w szufladkach, tylko niektórzy biorą bas i zaczynają grać, aby szybciej. Nie wiem jakby, jak to...
jak to mądrze powiedzieć, bo czasami te błędy, ostatnio, przez ostatnie dwa lata jakby doświadczam tego, że czasami właśnie takie podejście bardzo spontaniczne i właśnie wychodzenie trochę poza te takie sztywne ramy teorii i pozwalanie sobie na zagranie czegoś trochę więcej, czegoś, co może niekoniecznie jakby teoretycznie by się miało zgadzać, jest sprawdza się. Więc to nie zawsze jest tak, że tylko ktoś, kto jest wykształcony, ktoś, kto zna harmonię, jest w stanie zagrać ciekawą linię basową. Absolutnie nie. Bo też jakby basiści, którym ja się inspirowałem, czy których ja i na polskiej, i na zagranicznej scenie podziwiam. To ci powiem z mojego doświadczenia, że czasami wykształcenie przeszkadza. Tak, też tak jest, bo człowiek się troszeczkę blokuje na to, żeby się otworzyć na jakieś takie rejony i dźwięki, które są spoza. Ale jakby jeżeli chodzi o jakieś błędy, czasami jest przerost troszeczkę sprzętu, wydaje mi się, nad samym faktycznym graniem. Wiemy, jak ważna jest pokora. Czy młodzi muzycy mają pokorę w sobie i wiedzą o tym, że warto ją mieć? Czy myślę, że to indywidualnie by trzeba było do każdego podejść. Nie chciałbym uogólniać tutaj. Są bardziej pokorni, mniej pokorni na pewno. Ja myślę, że brak pokory jest zawsze taki na krótką metę, bo w końcu to się odbije. Zawsze się pracuje z ludźmi i trzeba znać swoje miejsce. I właśnie takie wbrew pozorom, właśnie poza tym wykształceniem, ważniejsze jest moim zdaniem podejście. I to, jak my podchodzimy do tego, jak gramy. I w momencie, kiedy przychodzimy do studia, jest jakiś producent, czy jest to nasza kapela, ale jest ktoś, kto czuwa nad całością. I w momencie, kiedy my przychodzimy, przygotowani, nieprzygotowani, powiedzmy, gramy coś i się okazuje, że nie jesteśmy z tego zadowoleni, ale producent mówi, że w sumie jest okej, ale my nie jesteśmy zadowoleni i na przykład spędzamy pół dnia nad tym, męcząc się, to jest złe podejście. Potem ten ktoś nie zadzwoni, nie będzie chciał z tobą współpracować, bo woli kogoś, kto przyjdzie. Okej, jest fajnie, zróbmy to z uśmiechem, zagrane, zgadza się, producent zaakceptował. Fajnie, idziemy dalej. I trzeba czasami pozwolić sobie na to, żeby zagrać to, co tu i teraz. Bo ja często tak mam, że potem wracam do domu, albo potem słucham i myślę, kurde, mógłbym tutaj zagrać coś. Mhm. A tutaj bym jakąś tam inaczej, a tutaj coś. Jakby no, trzeba się z tego uwolnić i jakby nie popełniać właśnie tego błędu takiego perfekcjonizmu i poświęcania nazbyt dużej ilości czasu na to, co się gra. To, co ty powiedziałeś przed chwilą, powiedział kiedyś Nathan East. Powiedział sam o sobie, że on nie jest wcale jakimś super wybitnym muzykiem, a to, że grał ze wszystkimi, jest spowodowane tym, że on po prostu lubi ludzi. Bo ja wyznaję taką zasadę, że ktoś jakby wynajmuje mnie do jakiegoś projektu po to, żebym rozwiązał problem, a nie go stwarzał. Więc jeżeli ktoś przychodzi, żebym ja tutaj nagrał bas, to nie po to, żebym ja przychodził i jeszcze go 100 razy pytał o to, czy to jest okej. Okay. Tylko jakby no, ufamy sobie i jakby ja jestem od tego, żeby rozwiązać problem niskich częstotliwości, przychodzę i to mam zagrać. A w momencie, kiedy ja bym zaczął kombinować, marudzić, tracić czas, zabierać kolejne godziny, no to ja staję się dla tego kogoś problemem. Tak samo w trasach koncertowych. Jakby zawsze służy artyście. Jakby on jest najważniejszy, a nie to, jakby co ja robię i co mnie dotyczy na danym wydarzeniu, tylko właśnie artysta, więc trzeba znać swoje miejsce i być moim zdaniem jak najbardziej bezproblemowym. Wydaje mi się, że Nathan East właśnie taki był. Czy Liz Clark, czy wielu innych tych super sesyjnych basistów, którzy nagrali setki płyt, bo oni właśnie jakby no, mieli to dobre podejście i ludzie lubili z nimi pracować, bo bas to też jest taki instrument, który może trochę to spłycę, ale w momencie, kiedy się osiągnie jakiś taki przyzwoity poziom gry, to bardzo często do wielu gatunków muzycznych jest to wystarczające, żeby się w miarę biegle poruszać. Aha. Więc wtedy już ważniejsze jest jakby podejście właśnie do grania i do współpracy z ludźmi, niż to, czy jesteś w stanie szybciej, w szybszym tempie zagrać Havonę Pastoriusa czy Donnelly. Jakby bardzo rzadko się zdarza, chyba że gramy jazz stricte i tak dalej, okej. Okay. Ale tak w takiej rozrywkowej bardziej muzyce, jakby szanse na to, że się zagra jakąś szybką solówkę gdzieś tam są małe. Bardziej się liczy to, jakie masz brzmienie i to, czy jesteś solidny w pracy i bezproblemowy. Tak mi się wydaje, więc to jest też taka lekcja, którą oglądałem właśnie ten dokument o Nathanie Iście, taki ostatnio powstał
off the record, czy on the record, coś takiego. I tam właśnie, tak jak mówisz, takiego podejście było przedstawione, dlatego nagrał tyle rzeczy. Tak, przyniosłeś do studia do nas trzy gitary, tak z którymi się nie rozstajesz. Zacznijmy od Fendera. Fender Jazz Bass to jest elementarz każdego basisty? Twoim zdaniem to jest basówka, którą powinien mieć każdy szanujący się basista? Nie uważam, że powinien, ale na pewno jest to bardzo klasyczne brzmienie. Jakby na tego typu gitarze wydaje mi się, że może nie większość, ale bardzo, bardzo duża część muzyki rozrywkowej została nagrana. Więc dla kogoś, kto potrzebuje uniwersalnego instrumentu, to na pewno jest to taki must have, jak to się mówi. Klasyczna konstrukcja, na której wiele innych jest wzorowanych, więc jakby niekoniecznie musi to być Fender Jazz Bass, ale konstrukcja Jazz Bassa jest tak popularna, że praktycznie chyba większość firm produkuje je w swoich odmianach, także... Grasz różnymi technikami, kostką też grasz na basie? Tak, kostką też gram. Rzadziej, ale też gram kostką. To nie jest grzech grać kostką na Fenderze? Nie, absolutnie. Dla mnie nigdy nie miałem problemu z tym, żeby grać kostką. To jest po prostu jedno z takich brzmień, które możemy uzyskać i choćby wiele numerów Beatlesów się nie zagra. One nie zabrzmią, jeżeli się ich nie zagra na kostce. Wiele numerów nawet takich współczesnych granych jest granych kostką. Mm-hmm. Jakby tego ataku, który daje kostka, się nie da podrobić z palca. Nie da się wykręcić kompresją, czy jakąś inną wtyczką, czy jakimś efektem. Więc kostka jak najbardziej. Jest to jedna, w palecie brzmień jest to jedna z opcji, którą można użyć. Czy palcem, czy tłumić trochę, czy właśnie kostką, czy klangować. Mhm. To jest po prostu jakaś taka paleta brzmień. Fenderów jest naprawdę pod dostatkiem i po horyzont jest nowych modeli wzorowanych też na tym klasycznym jazz bassie. Co jest takiego w tej gitarze, co cię urzekło? Przede wszystkim to, że wygląda tak jak bas John Paul Jonesa z Zeppelinów. To był przy tej mojej licealnej fascynacji. To było dla mnie bardzo ważne wtedy, ale do dzisiaj mi się podoba, więc to nie jest tak, że jakby wtedy, że ta fascynacja minęła. Ale to jest Japończyk z końcówki lat 90. i mam go już jakieś 10 czy 11 lat. Spodobało mi się to, jakby ciężko mi mówić, co mi się w niej spodobało, bo jakby ja ją kupiłem grając jakiś rok na basie, może rok chyba grałem. I kupiłem tą przed nagraniem pierwszej epki, pierwszego zespołu. Trzeba było mieć porządny instrument. Mm-hmm. I dzięki pomocy rodziców udało mi się takiego Fendera kupić. One jeszcze były wtedy dużo tańsze niż teraz, bo dolar wtedy stał po 2,20. Więc kupiłem tego Fendera i zaraz od razu w nim wymieniłem pick-upy. Mm-hmm. Ze standardowych japońskich założyłem custom shopy 60s, czyli najwyższy model Fendera. Od razu jakby zauważyłem, mimo że jakby nie miałem doświadczenia, zauważyłem poprawę brzmienia. Aha. Więc to była ta moja modyfikacja. Plus oczywiście miałem też fascynację vintage, że tam blachy tutaj sobie wstawiałem. Wymieniłem też jakiś rok czy dwa lata temu klucze wszystkie, bo już miałem powyginane, miały już luzy po tylu latach, więc dokładnie na te same gotochy, które standardowo tutaj siedziały, je wymieniłem. Jakby, sam dubisz w gitarach, czy masz kogoś, tak, kto zajmuje ci się? Zdecydowanie sam sobie ustawiam gitary. Bywałem u lutników, którzy mi to ustawiali, ale jakby zawsze miałem taką żyłkę do tego, żeby samemu jakby umieć sobie ustawić instrument. Oczywiście nie wyfrezowałbym sobie na przykład tutaj pod klucz, czy nie zrobiłbym jakichś takich bardzo już rzeczywiście lutniczo zaawansowanych rzeczy, szlif progów czy coś, bo nie mam do tego narzędzi po prostu. Gdybym miał, to pewnie bym sobie też dłubał. Natomiast czy wymiana elektroniki, pick-upów, czy jakichś takich rzeczy typu klucze, no to jest tak naprawdę śrubokręt i chwila czasu wolnego. I uważam ogólnie, że każdy muzyk, o ile jakby nie stać go na to, żeby mieć swojego technicznego, to dobrze jest, żeby umiał to zrobić, bo miałem takie sytuacje na przykład, że zostawiłem w busie właśnie tego Fendera i na drugi dzień nagranie wyciągam go z case'a i struny leżą. Po prostu gryf się tak wyprostował z zimna, z mrozu, że struny leżały. No, trzeba było odkręcić gryf, bo tutaj niestety tu jest dojście do pręta.
tak jak w tych starych właśnie z lat 60., bo to jest jakby reissue z 62 roku. I musiałem odkręcić gryf, pokręcić nie, żeby go trochę poluzować, ustawić od nowa na mostku, a jak się zmienia na mostku, zmienia się Menzura? Jakby, tak, no to właśnie też wtedy trzeba od razu menzurę ustawić, więc te wszystkie elementy dobrze jest po prostu umieć samemu zrobić, bo przy każdej zmianie strun też trzeba zerknąć, czy menzura się nie zmieniła. Ja też tutaj teraz mam szlify założone, które mają też już 10 lat, więc już takie oldschoolowe. Ale jak zakładam roundy, no to też się zmienia. Zmienia się naciąg. Jakby dobrze jest po prostu umieć to samemu zrobić, moim zdaniem. Wspomniałeś o strunach, które mają 10 lat. To jest, lubisz, rozumiem, ciemne brzmienie tej gitary, tak? Znaczy, to jest tak, że odkąd mam drugą konstrukcję typu jazz bass pięciostrunową, czyli tego majoneza, to tutaj założyłem już na stałe jakby szlify. Ponieważ jeżeli chcę mieć brzmienie jazz bassa, to już nie muszę zmieniać w nim strun, tylko po prostu chwytam za tą gitarę. To jest jakieś do takich bardziej specjalnych, powiedzmy, zadań, do jakichś konkretnych numerów. Na przykład z takim artystą jak Sfirnalis gram często też na tej gitarze, bo tam jest potrzebne takie właśnie bardziej, czy to brudne, czy ciemne, czy takie bardziej rockowe po prostu brzmienie. Często wtedy na kostce, kostką też gram na tej gitarze. Więc to jest tak, jak mówiliśmy o technikach gry, tak struny też jest jednym z elementów jakby brzmienia, które chcę uzyskać z tej całej palety. Można, nigdy w sumie nie grałem na półszlifach, ale są jeszcze półszlify, może na szlifach, może na zwykłych roundach, może na stalówkach, na niklach. Każdy z nich ma trochę inne brzmienie, więc... Dbasz jakoś o ten komplet strun, czy on po prostu im starszy, akurat jako tym o jedyny o ten nie dbam, to jest, bo szlify im starsze, tym lepsze, do momentu, kiedy już przestają stroić. Te na szczęście jeszcze stroją i cały czas na nie gram, cieszę się, że się nie zerwały. Są stare Tomastiki, takie jak Pino Palladino gra, gra na nich, więc już autentycznie na 18 je sobie kupiłem z pieniędzy. Z 18. Można się przyjrzeć, jak wyglądają struny niegotowane przez 10 lat. Tak, one są płaskie, więc na nich się nie osadza brud, więc one w zasadzie są higieniczne cały czas. A jak brzmią? To jest takie właśnie Motownowe, powiedzmy, brzmienie. Ja tu teraz jestem na tym pick-upie, na skręconych tonach. I to jest takie... jest takie brzmienie bardzo, bardzo Motownowe. Ale na przykład teraz modne jest brzmienie takie, jak ma Joe Dart z Wolfpacka. Michelle DeGeocello, to też jest jeden z moich ulubionych w ogóle basistek. I też oni często grają na flatach. Bardziej na tym pick-upie, wtedy jest takie bardziej przebijające się brzmienie. To jest takie wtedy bardziej środkiem, mniej jest tego dołu, ale nadal jest takie ograniczone w górze. Jest takie, powiedzmy, też bardziej oldschoolowe, więc... No i też kostką gram na tej basówce. Rzadko w ogóle odpalam bas mający flaty na tym pick-upie, czy na dwóch. Raczej, powiedzmy, udaję precla i powiedzmy też kostką. Jest ten charakterystyczny wtedy taki klik od... teraz jeszcze to mi przeszkadza, ale... Jest takie brzmienie właśnie... Zupełnie inne przecież niż grane palcem, więc jakby nigdy nie rozumiałem ludzi, którzy mówią, że granie kostką jest jakieś tam B. Grając na takich strunach i na takim brzmieniu też udajesz trochę fretlessa? Nie. Znaczy, moim zdaniem nie da się udawać fretlessa na progowym basie. Można ewentualnie jakieś tam, nie wiem, postarać się to vibrato bardziej jakoś tam wyciągnąć. Natomiast no raczej nic nie podrobi brzmienia bezprogowego basu. Raczej się nie da. A myślałeś o tym, żeby mieć w swojej kolekcji bezprogowca? Tak. Momentami miałem. Jakieś dwa się przewinęły przez moje ręce. Ale do tego też trzeba mieć, żeby wyjść na scenę, moim zdaniem, grając na fretlesie, trzeba naprawdę spędzić dużo roboczogodzin nad intonacją. Żeby stroić, żeby to wszystko dobrze brzmiało, bo to nie jest takie
takie proste. Natomiast w żadnym z aktualnych projektów nie potrzebuję mieć fretlessa, dlatego go nie mam, ale no chciałbym mieć kiedyś w kolekcji na pewno, może przyjdzie taki czas, że coś tam więcej odłożę. Na pamięć też się na fretlessie grać nie da, bo nie grasz między progami, tylko na progach. Tak, prawda? Tak, tak. Tu każde minimalne ruszenie palcem to jest od razu ćwierć tonu słyszalne. Na pewno. A w basie szczególnie. Myślę, że jakbym chwycił za fretlessa tak na poważnie, też bym się na jakieś konsultacje gdzieś do jakiegoś zacnego basisty, który na fretlessie gra, na pewno udał, żeby właśnie tam ustawił mi rękę, bo to też kwestia tego, jak stroić też menzurę, no bo nie mamy tego 12 progu, jest kropeczka, powiedzmy, to też trzeba wiedzieć, jak to zrobić, czy ten, powiedzmy, opuszek palca tak, czy bardziej na środku, jakby to wszystko ma bardzo duże znaczenie, dlatego jeszcze tak na poważnie się za fretlessa nie chwyciłem i na pewno kiedyś sobie to zrobię. Okej, sprawdźmy teraz kolejną twoją gitarę. Kolejną gitarę, czyli może Epiphona teraz, jakimś takim Epiphona. To jest basik w ogóle, który udało mi się bardzo, bardzo taniutko wyhaczyć, jak to się mówi. I zawsze chciałem mieć bas, który ma krótszą menzurę. To znaczy, bo ten Fender jest 34 cale, czyli ta odległość. Natomiast ten jest 30 cali i sprawdzę tylko, czy jesteśmy strojący, powiedzmy, jest ok. I ten bas ma 30 cali, przez co to brzmienie jest też zupełnie inne. Nie ma takiego sustainu. Natomiast ma taki charakter, którego mi czasami brakowało, dlatego chciałem mieć właśnie taką gitarę. Też krótszą menzurę przecież miał w tym Gibsonie EB Zero Jack Bruce. To też była z krótszą menzurą. Dużo współcześnie produkowanych numerów wykorzystuje takie gitarki, właśnie jakieś vintage'owe, jakieś Fendery, tam Jaguary czy Mustangi, które mają 32 czy 30 cali, bo to jest takie brzmienie. Takie brzmienie... Trochę półpudła. Trochę tak. Też na tych takich, powiedzmy, humbuckerach. I teraz mam akurat roundy założone na tym basie. Dlatego, że jak miałem go na szlifach, to był mułek, był taki vintage, ale już za duży moim zdaniem. Dlatego teraz ma troszeczkę więcej takiej agresji w swoim brzmieniu. Więc... lubię go też w ogóle używać z przesterem. Nie wiem, czy nam tutaj nie będzie za głośno, ale... Jest też wtedy taki... No właśnie taki, powiedzmy, Jack Bruce się z tego robi, nie? Ona jest pusta w środku, prawda? Na pewno ma jakieś otwory, bo jest za lekka, żeby... Ale szczerze mówiąc, ja nawet nie znam dokładnego modelu. Wiem, że to jest Allen Woody, chyba Rumble Cut, coś takiego. Raczej ją wziąłem po wyglądzie i po prostu była okazja. Ale też ją rozkręcałeś, sprawdzałeś? Nie, ja ją w ogóle nie zmieniałeś. W ogóle historia z tą gitarą była taka, że ona służyła jako dekoracja w barbershopie, w salonie fryzjerskim. Wisiała na ścianie. Po prostu przyjechałem, bo gościu wystawił, że już mu się ta dekoracja tu nie pasuje. Ściągnąłem ją z kołka i do kartonu wsadziłem oryginalnego z papierami, więc ona w ogóle nie grana była. Także lubię też na tej gitarce grać i jakimś takim... Też lubię kostką. Ona też wtedy ma taki inny charakter. Jest taki... No właśnie, powiedzmy, te często numery takie... w muzyce alternatywnej, powiedzmy, taki pop alternatywny, czy coś, często wykorzystują właśnie takie gitarki bardziej oldschoolowe, więc chciałem taką mieć. Ciekawe jest to, że jak rozmawialiśmy o Fenderze, mówiłeś, że nie korzystasz z przetwornika przy mostku, tylko bardziej ten przy gryfie, a tutaj w ogóle nie ma przetwornika przy mostku. Tak, raczej korzystam z tego. Ten ma dla mnie już takie... One w ogóle dwa razem są troszeczkę rozfazowane, więc nie używam ich obydwu naraz. Natomiast ten jest taki, już jest też w ogóle, jest już też w ogóle taki bardzo
taki dużo subu takiego ma. Bardzo tak dużo dołu w porównaniu z tym. Jest bardziej jednak w środku osadzony. Ręka ci się przestawia automatycznie, bo to mimo wszystko mniejsza menzura. Wydawałoby się, że gra się dużo wygodniej i dużo szybciej. Wygodniej. Znaczy na pewno lewa ręka, no mniejsze odległości są, więc dla kogoś, kto na przykład ma małe dłonie, ja sam nie mam jakichś bardzo dużych, to jest spoko opcja. Pamiętam jednej uczennicy, która miała chyba 12 lat wtedy, jak zaczynała grę na basie, jakiegoś takiego Ibaneza i kupiłem z taką krótszą właśnie menzurą typu 30-32 cale i idealnie do jej ręki pasowało, więc to jest też dobra opcja, na przykład jeżeli ktoś chce zacząć przygodę z basem w młodym wieku i ten aparat dłoni jeszcze nie jest tak wypracowany, to można śmiało zacząć na przykład na takiej i też jest okej. A jak ćwiczysz na gitarze, to ćwiczysz i na tej menzurze, i na większej menzurze? Nie. Raczej wiadomo, że większość czasu przećwiczyłem na czterostrunowym basie, czyli na tym Fenderze. Natomiast od jakiegoś czasu dużo więcej ćwiczę na piątce, z racji tego, że jest to mój główny instrument i raczej taki zdecydowanie podstawowy. I więc ćwiczę na tej piątce, po to też, żeby... może ja się w ogóle przerzucę na tą piątkę od razu. Po to, żeby... po to, żeby ogarnąć sobie jakby tą piątą strunę, ponieważ żeby w pełni wykorzystać pięciostrunowy instrument, no to warto by było też potrafić coś tam jakby technicznie więcej z wykorzystaniem tej piątej struny zagrać, czyli te wszelkie jakby przewroty akordów i tak dalej ogrywać sobie na pięciostrunowym basie. Poza tym, wiadomo, że ręka się też bardziej rozciąga i wtedy nie zauważamy tak w drugą stronę, jeżeli... Ja miałem kiedyś na przykład taki duży problem, jak miałem taką pięciostrunową jamaszkę, która miała rozstaw strun chyba 18 mm. Standardowo taki jazz bass ma 19. I zawsze na koncertach, jak grałem na tej jamaszce większość koncertu, i przerzucałem się na kilka numerów na czterostrunowy, który ma 19. Nagle czułem, jakbym nie umiał grać, bo te odległości były większe i już mi te palce tak sprawnie nie chodziły prawej ręki po strunach. Więc stwierdziłem, że jeżeli będę miał pięciostrunowy bas, to chciałbym, żebym miał też taki sam rozstaw strun, jak ma czterostrunowy, po to, żeby ta praca prawej ręki była cały czas mniej więcej taka sama. Więc tutaj też jest ten rozstaw 19 mm. Opowiedz trochę o tej gitarze, bo rozumiem, że to jest gitara, która robiona była dla ciebie. Tak, to była robiona przez Majoneza dla mnie. To jest jakby gitara oparta na modelu Jabba Classic 5 z drobnymi modyfikacjami. Oczywiście kolor customowy, wiadomo. Pickupy Aguilara Ham Cancelling. Czyli nie te 70-tki, które są standardowo montowane. I preamp też jest Aguilara z OBP3 z parametry, znaczy ze środkiem na dwóch częstotliwościach, czyli tak mam 800, tak mam 400. Tu jest balans pick-upów, głośność i tutaj też jest stakowany potencjometr, gdzie na górze mam treble, na dole jest bas i tu jest pasywny ton i przełącznik pasyw aktyw. I też na jednej bateryjce, ze względów praktycznych stwierdziłem, że wolę, żeby był na jednej. Drewno to jest olcha z klonowym topem. Jest taka tam przykładka, nakładka w zasadzie. I tyle. Także ja jestem bardzo zadowolony z tego instrumentu, z tego względu, że jest bardzo ergonomiczny, bardzo wygodny w grze, ponieważ ja w zasadzie ten pasek ściągnę, bo nie jest mi teraz niezbędny. Ma na przykład tutaj takie wcięcia, które bardzo ułatwiają grę w wyższych pozycjach, ponieważ zwykle gitary tutaj, jak mają wklejany gryf, to tu już jest taki kołek i tu już ciężko jest wtedy się jakby dostać do tych wyższych pozycji. A druga sprawa jest taka, że ten gryf jakby im bardziej idzie w korpus, tym bardziej się powiedzmy wypłaszcza, przez co w każdym miejscu na gryfie mam wrażenie tej samej grubości. Przez co też, jeżeli chodzi o ergonomię, to jest bardzo wygodna
Jeszcze jedna jest taka cecha, która też chciałem, żeby była w tym basie, który już powiedzmy sobie tak na lata zamówiłem. Jest to, że promień podstrunnicy jest 20-calowy. Mhm. W tych Fenderze jest to 7,25 zdaje się. Różne gitary mają tam 9, 7,25 powiedzmy. Natomiast tutaj te 20 cali sprawia, że ta podstrunnica jest bardziej płaska. Mhm. A to, że jest bardziej płaska, sprawia, że odległość strun od pick-upów jest ta sama. Mniej więcej ta sama. Nie ma tego promienia, który sprawia, że zwykle właśnie w czterostrunowych gitarach struna G i E są niżej, przez co albo H, przez co trzeba uważać, żeby na tych najgrubszych, najcieńszych grać trochę inną ciszej, artykulacją. Bo będą dużo głośniej, dużo mocniejszy sygnał miały. Tutaj już tego problemu nie mam, ponieważ ten promień jest taki, że te struny są w zasadzie ustawione, jak patrzę, niemalże prosto, więc też ta, tak jak rozmawialiśmy wcześniej o tym, że ta podstawa basu, ten dźwięk powinien być taki równy, osadzony, to też sprawia, że jest bardziej właśnie wyrównany między strunami i w paśmie. Lubisz ciemne gryfy? Tak. Mhm. Miałem jasny i stwierdziłem, że jakby wracam do ciemnego, jednak jakiś bliższy mi sercu jest palisander jakoś. Aha. Nawet nie chodzi o jakieś tam względy wizualne, ale też nie chcę jakoś tak mitologizować, jak bardzo się różni klonowa podstrunnica od palisandru, bo różnica jakaś jest na pewno, natomiast nie jest ona dla mnie jakaś taka bardzo kluczowa. Na pewno no, klon jest twardszym drewnem, ale jakoś tak mi bardziej pasuje mieć ciemny. Jak bierzesz gitarę basową po przerwie, jak zaczynasz ćwiczyć, to od czego zaczynasz? Od czego zaczynam? Wspomniałeś wcześniej o pentatonice. Ta pentatonika jakoś ci weszła do głowy? Masz gamy, jakieś takie patenty raczej, na rozgrywanie raczej się? Teraz na przykład, tak, takim patentem moim na rozgrywanie się jest granie sobie przewrotami akordów. Nawet nie pentatoniki, tylko akordów, ponieważ... Właśnie z wykorzystaniem tej piątej struny to mniej więcej... I na przykład teraz przeleciałem c-moll 7, właśnie zaczynając od każdego stopnia akordu. Więc jakby no, lecę sobie po kole kwintowym w wolnym tempie. Jakby staram się oswoić z tymi akordami, więc powiedzmy coś takiego. Ale zwykle jak po jakiejś dłuższej przerwie, to lubię sobie po prostu pograć jakieś piosenki. Odpalam sobie jakieś tam Spotify'a i coś tam lubię sobie pograć, czy jakimiś tam akordzikami. Lubię sobie coś tam pokminić i coś tam sobie po. Ćwiczysz z metronomem? Tak, z metronomem, tak, owszem. Bardzo dużo przećwiczeń z metronomem. Szczególnie tych ćwiczeń, które tam wspominałem, tego Eda Friedlanda. Aha. One bardzo takie były, dzięki nim jakby pracowałem nad osadzeniem tego groove'u, tego, żeby na raz wszystko było równo, żeby dobrze kończyć dźwięk. I to w tych bardzo wolnych tempach to były takie ćwiczenia naprawdę, że grało się... były dosłownie jakby w takich tempach ćwiczenia, albo nawet wolniejszych, więc... Tego więc ci nie musiał akurat ci Wojtek Pilichowski wkładać do głowy, bo to on też jest przeważniony na punkcie rytmu. Tak, oczywiście metronom. A jak ćwiczysz prawą rękę, żeby zachować technikę w prawą ataku? Rękę? Masz jakieś zawsze sposoby? Zawsze jakby dużo trudniej mi się grało w górę, w dół niż w górę. Lubię sobie czasami po prostu... To też Michael Leak. Miałem okazję z nim chwilę porozmawiać i tak też zeszło na te tematy basowe. Go pytałem też, jak się rozgrzewa. I on ustawia sobie, co też od niego sobie poniekąd jakby ściągnąłem, że ustawia sobie tam w aplikacji metronom, który na przykład przez 8 taktów jest w tempie 60. Aha. Programuje go tak, że na kolejne 8 taktów jest 70 tempo i po prostu jest takie... I tak 8 taktów, potem... Trochę szybciej i do jakby coraz szybszych temp, tak żeby po prostu ten aparat prawej dłoni trochę rozgrzać przed koncertem.
Także no, nie mam jakiegoś takiego ogólnego patentu. Czasami coś, co akurat aktualnie gram, jakiś numer, jakaś trudna zagrywka z jakiegoś numeru i sobie ją w wolnym tempie coś tam przegrywam i przy okazji rozgrzewam się, bo jakby... No chyba, że zaczyna mnie coś tam, jakieś ścięgno boleć czy coś, to wtedy okej, okay, powolutku. Zmieniamy stąd pozycję gdzieś w górę, żeby trochę się najpierw rzeczywiście właśnie rozgrzeć. Wspomniałeś też wcześniej o tym, że więcej ćwiczysz na majonezie ze względu na piątą strunę. Czy to znaczy też, że więcej ćwiczysz na piątej strunie? Z wykorzystaniem piątej struny, bo jakby no chciałbym, żebym jakby sprawnie wykorzystywał to, że jest ta piąta struna, nie tylko w tych pozycjach, ale żeby na przykład potrafić właśnie wiedzieć, że i zacząć ten akord tak. I wiedzieć, że to jest C-moll, ale wcale nie zacząłem od C i nie zacząłem od tego dźwięku B tu czy tu, tylko właśnie na piątej strunie, co umożliwia mi w jednej pozycji zagrać więcej dźwięków. Mhm. Dlatego właśnie tą piątą strunę staram się w tych ćwiczeniach wykorzystywać. Jak poznawałeś dźwięki na gryfie? Sam sobie spisywałeś na słuch, czy w jakiejś aplikacji? Nie, aplikacji żadnych nie. Dźwięki jak poznawałem... No, miałem też podręcznik Popławskiego i tam jest taki rozrysowany na jednych z pierwszych stron gryf i tam są dźwięki, wtedy jeszcze tylko na czterostrunowym basie grałem. Więc no raczej tak pamięciowo, no pamiętam, że jakoś tak też oczywiście starałem się jakieś tam te wszystkie dźwięki znajdować, gdzie one tam rzeczywiście są, wszystkie C, czy... No mi się wydaje, że to jakby tak z praktyką po prostu wyszło, że jakby dużo sprawniej czytam funkcje, czyli jak jest rozpisany kwit, gdzie są akordy, to takie rzeczy raczej avista czytam. I wtedy jakby no, zwykle grając po prymach, jak jest amol, no to wiadomo, że człowiek tutaj gdzieś tam D i tak dalej. I grając wiele razy właśnie z takich kwitów, też jakby no, człowiek poznał ten gryf dużo lepiej. Pytam o to nie bez powodu, bo rzadziej się basiści zastanawiają nad tym, że tę samą frazę na basie można zagrać na innym progu, tak samo intonacyjnie czysto, w tym samym... nie wiem, w tym samym obrębie akordu, a im wyżej grasz na niższych strunach, ten bas gra trochę cieplej. Tak. Jest inne brzmienie. Tak. Ty jakby po reżyserii dźwięku już masz to barwowe spojrzenie na muzykę, więc jesteś uczulony na to. Ale też zachęcasz młodych muzyków, żeby sprawdzili, czy tą samą figurkę można zagrać w inny sposób? Tak, no tak samo jak to, żeby zacząć każdym z palców ogrywanie czegoś czy właśnie w innym miejscu na gryfie. I a propos tego, no, sam na przykład zauważam, że jak mam do zagrania jakiś utwór powiedzmy rockowy, taki gdzieś z kostką grany i jak się go gra gdzieś tutaj w tych okolicach, to się okazuje, że tak cieniutko coś jest. Mówię, kurczę, jak to tam to brzmienie okręcone czy coś. I nagle się wjeżdża tu i jest grubsze brzmienie i się okazuje, że ktoś to nagrywał właśnie wyższych pozycji. Zresztą często można zauważyć gdzieś tam na koncertach rockowych, że ci basiści jednak gdzieś tam często wkraczają w te wyższe rejony na tych niższych strunach, bo wtedy jest to takie bardziej mocarne brzmienie, grubsze. Okej. Okay. To tak jest. Niebawem w takim razie przejdziemy do grania, ale nim to nastąpi, jeszcze porozmawiamy o efektach. No to teraz porozmawiajmy o tym, jaka jest tajemnica twojego brzmienia w pewnym sensie poza gitarami i poza strunami? Co masz pod nogą? To jest tajemnica w ogóle czy nie? Nie jest to jakaś wielka tajemnica, tym bardziej, że nie jestem takim powiedzmy efekciarzem, więc nie używam dużo efektów. Rzadko kiedy mam na stałe coś tam zapięte. Aha. Klasycznie zaczynam od stroika. Tutaj mam taki, dla mnie stroik im mniejszy, tym lepszy, więc mam taki malutki, ale bardzo dobrze się sprawdza, jakby wyraźny ma ten wyświetlacz, także w każdych warunkach jakby dobrze go jakby bez widzę. Względu na to, czy słońce, czy tak, wiesz, tak. To wiadomo, czasami widzisz. Trzeba sobie nóżką pomóc, trochę cienia tam zrobić, ale to już wtedy, jak jest rzeczywiście taki mocno słoneczny dzień albo jest mocno nasłoneczniona scena. Potem mam kompresor, którego tak naprawdę na stałe w pedalboardzie używam od jakichś 2-3 miesięcy na stałe. Tak to przez ostatnie kilka lat jakby leżał mi gdzieś tam w pudle i nie używałem go. A zacząłeś grać, bo? Stwierdziłem, że chociaż
Ja go używam tak, że on jest stałe, na stałe jakby zapięty. To jakby nie dopalam go na przykład na przy graniu slapem czy coś, bo jakby praktycznie w żadnym projekcie, w którym gram, nie wykorzystuję tej techniki. Natomiast staram się go ustawić tak, żeby on schodził na... O, teraz jest trochę za mocno nawet. Staram się go ustawić tak, żeby on schodził powiedzmy do 3-5 decybeli. O, tak jak teraz. Tak. Po to, żeby tak naprawdę tylko te szczyty troszeczkę złagodzić, żeby właśnie to brzmienie jeszcze bardziej tak ujednolicić. Mhm. Ale nie lubię właśnie za dużo, bo jednak wolę, kiedy gram, również panować nad tym, że jak chcę coś głośniej zagrać, to żeby jednak to było słychać, że to jest głośniej zagrane. Więc to jest tylko taki delikatny, powiedzmy, może być leveler, ale taki naprawdę po prostu delikatny. Ale to nie zwalnia cię od tego, żeby nie dbać o artykulację. Nie, absolutnie nie. Z szybkim atakiem, z trochę dłuższym powrotem, kompresja stosunek 1 do 4 i mniej więcej tak, żeby mi właśnie nie wyskakiwało ponad 5 na pewno, tak raczej około 3-4 decybeli. Dlatego między innymi używam tego kompresora, bo w nim jest ten gain reduction, ten wyświetlacz, który mi mówi dokładnie ile. Jakby z tego powodu, że jednak takie, a nie inne studia kończyłem, to troszeczkę jestem wyczulony na to i lubię mieć kontrolę i widzieć, że ta kompresja nie jest przesadzona. Dlatego tego kompresora używam. On też oczywiście, jak się gra... Nawet jak się, ostatni, na przykład jeden dźwięk gdzieś wyskoczy trochę bardziej, to on wtedy też go trochę sprowadza do szeregu, na przykład grając slapem. Ale slapem jakby bardzo, bardzo rzadko używam. Także nawet przy graniu slapem nie powoduje jakiejś takiej zmiany głośności mi, że inaczej spalucha, inaczej slapem. Właśnie dlatego, że on jest tak bardzo delikatnie ustawiony. I dalej jest oktawer. Ten oktawer to jest taka bardzo, bardzo klasyczna konstrukcja. On jest teraz ustawiony tak, że jest mniej więcej taki sam poziom sygnału czystego i oktawy niższej. Jest takie, powiedzmy, trochę syntetyczne, powiedzmy, brzmienie. Ale jakby nadaje takiej grubości, też fajnie czasami gdzieś na podbitki go sobie użyć. Ale często też go używam w takiej konfiguracji, że zostawiam tylko oktawę w dół. I wtedy już jest w ogóle bardzo taki syntezatorowy. I jeszcze jak dopalę przez sterem, to jest już w ogóle się robi taki bardzo, bardzo syntezatorowy. Także ta OC2 sprezentowana mi przez mojego przyjaciela lata temu, cały czas mam ją w pedalboardzie. I w ogóle myślę, że oktawer to jest taki kompresor i oktawer to są takie rzeczy, które raczej basiści lubią i potrzebują często. Nie każdy oktawer też jest szybki. Ten jest szybki, mam wrażenie. Tak. I ma takie brzmienie, takie swoje charakterystyczne. Też czy Janek Gwizdała, czy John Davis, czy tam paru innych basistów. No to jest taka kultowa raczej kostka, taka naprawdę taki kultowy efekt, więc tego bossa trzymam i się go trzymam. Jeszcze wracając do kompresora, w momencie na przykład, kiedy nagrywam coś dla kogoś i o ile nie jestem w studio, bo wtedy jakby no to już jest kwestia realizatora i producenta, jak tam sobie poustawia, przez co mnie przepuści, to już jest wedle życzenia. Natomiast jak nagrywam w domu, a bardzo dużo rzeczy nagrywam w domu, to też zawsze jakby czyszczę sobie tor sygnałowy, wyciągam tylko kompresor i też przy nagraniu tą delikatną kompresję już wprowadzam w momencie nagrania. On jakby już jest taki bardzo ładny potem do obróbki, do miksu sygnał, więc w takiej sytuacji go też wtedy wyciągam. I tak jak mówiłem, no, nie używałem tego live'owo w ogóle, tylko właśnie cały czas miałem go tam wpiętego, tak żeby coś tam przez niego nagrywać, ale jednak wsadziłem go do pedalboardu na stałe i wtedy też przez to, że często pracuję
z tymi samymi realizatorami, którzy jakby już też mnie znają, wiedzą, ja im wtedy mówię, słuchajcie, ja i tak już mam u siebie kompresję, słuchaj, ja podbijam tu 40 Hz, tu coś, ewentualnie powiedz mi, to już sobie w preampie jakby u siebie coś zmienię, bo wtedy on dostaje na stół już taki sygnał, że odpina hebel i w zasadzie... Wszystko ma. To już jest kwestia jakiejś tam sali, jakichś tam różnych takich rzeczy. Ale to można sobie pozwolić na to, jeżeli się z jakimś zaufanym realizatorem, z którym się x tam koncertów zagrało, w taki sposób pracować można. Żeby nie było też przekompresowania, bo jest taka tendencja, zauważyłem, jak dostaję na przykład do ucha sygnał ze stołu, który jest po obróbce, to jest często tak skompresowany, że już nieważne jak gram, to jest po prostu strasznie zlimitowany, skompresowany sygnał, czego akurat nie lubię. Oktaber trochę ci poszerza brzmienie. Mhm. To chorus jeszcze ci poszerza poszerzane brzmienie? Tak, chorus w ogóle, ten Aguilara, jak go od Aguilara sobie sprawiłem, to od razu jakby go pokochałem i bardzo, bardzo często go wykorzystuję. Jakby jest to taki... przez to, że on nie brzmi tak czysto, nie jest taki klarowny, tylko bardzo jest jakby, bardzo poszerza dół, to bardzo mi się ten kolor podoba i lubię go używać w momencie, kiedy gram akordami, ale też czasami jak na przykład jakiś riff gram. On wtedy taki, może teraz pokażę coś tam, najpierw bez, jakiś tam akord klasycznie, to w momencie, kiedy się go... Oczywiście w bardzo delikatnych ustawieniach używam, żeby nie było też tak za szeroko. Też zahaczające o flangera trochę, nie? Tak, i to bardzo mi się sprawdza, bardzo lubię to w miksie. Czasami na przykład też grając kostką jest też fajny efekt można uzyskać. Bez niego byłoby tak sucho. Jest też takie wrażenie, powiedzmy, lat 80. Jeszcze pamiętam z płyt Stinga, jak Mark Egan chyba w Little Wing gra slapem. Tam też jest takie właśnie schorusowane to brzmienie. Też się moim zdaniem bardzo fajnie sprawdza do grania. Do grania takich rzeczy. Więc bardzo, bardzo go lubię, bardzo często go wykorzystuję. Czasami mam wrażenie, że dobra, już w tym numerze nie muszę go użyć, ale naprawdę go bardzo lubię. To sentyment. A preamp? Preamp też od wielu lat tego Tonhamera używam i w zasadzie grając, jako że głównym instrumentem jest ten majonez, to no powiedzmy ten sam preamp, który mam tutaj, mam też wbudowany w bas. Więc nie mam potrzeby przepuszczać dwa razy jakby tego samego sygnału, więc on wtedy jeździ ze mną w funkcji D-boxa i w funkcji overdrive'u. Czyli jakby wykorzystuje z niego ten AGS, ten obwód, który jakby symuluje brzmienie takie, powiedzmy, takiego przesteru trochę lampowego. Też kompresuje sam w sobie dźwięk, ale jest też bardzo czuły na artykulację, na poziom dźwięku i tak bardzo nasyca, jak bardzo my mocno gramy. Mhm. Więc jest taki dynamiczny w tym zakresie przesterowania, co mi też bardzo odpowiada, więc używam go raczej tak właśnie, że jest D-boxem i wtedy realizatorzy się cieszą i ja sobie go dopalam wtedy na przester, czyli... Pamiętam, jak rozmawiałem kiedyś z mechanikiem, Mietkiem Jureckim, powiedział, że jemu w ogóle jest niepotrzebnych 5 pokręteł w gitarze, bo on tylko robi głośniej i ciszej i nic więcej. Ale widzę, że ty też kombinujesz z brzmieniem w samej gitarze, nie? Raczej nie jestem jakimś takim gałkologiem i nie kręcę za dużo w czasie grania. Natomiast też jakby zwykle byłem fanem pasywów, no przez wiele lat na Fenderze grałem, natomiast to jest jakby tak idąc z duchem czasu, jest praktyczniejsze, bo w momencie, kiedy jest jakieś granie, gdzie nie potrzebuję żadnych efektów i jadę z samą basówką,
to nie muszę jakby tego zabierać, a i tak mam brzmienie Aguilara w sobie. Przełączam i mam ten preamp, ustawiam się i wtedy zbierają mnie po kablu przez D-Box i jakby ja już jestem pewny tego, że będę dobrze brzmiał, bo będę miał to brzmienie, które mam w tej kostce, ale nie muszę jej wozić. Jakby z tego powodu go wożę, bo tak jak właśnie wspomniałem, nie jest włączony ten tone hammer w momencie, kiedy gram na tym basie, bo jest ten sam preamp. Gdybym był w pasywie, no to bym go wtedy włączył, bo chciałbym, żeby był ten sygnał jednak przez preamp przepuszczony. Także nie kręcę za dużo, aczkolwiek w trakcie numeru właśnie, szczególnie na przykład w projekcie Urozali, gdzie gram powiedzmy, dajmy na to na refrenach jakąś tam linię bardziej basową i mam wykręcone obydwa pick-upy albo z tendencją do tego gryfowego, natomiast na zwrotki przechodzę na akordy, to sobie zmieniam na ten mostkowy i sobie jakby balansem pick-upów bardziej reaguję. I ewentualnie jak jestem gdzieś, gdzie jakaś sala, no słyszę, że nie wiem, gdzie coś się nie przebija, brakuje środka albo za bardzo muli, no to wtedy sobie nie muszę się cały czas schylać do niego, tylko mam tutaj i sobie mogę grać i sprawdzać i jakby dużo szybciej mogę to brzmienie ustawić pod konkretną sytuację. Ale raczej to się bardzo rzadko zdarza. Ja raczej mam, tak jak mam raz ustawione, jest dobrze, tylko balansem pick-upów operuję albo po prostu tym, czy gram tu, żeby było czy ciepło, czy... Przecież bardzo się zmieniło brzmienie w tym momencie, a ja tylko rękę przemieściłem o kilka centymetrów, więc to jest jakby główna moja baza do kreowania brzmień. A nie taka gałkologia. To jest po prostu kwestia wygody. Jasne, że tak. Biegasz po tym gryfie i prawą i lewą ręką. Jesteś zwolennikiem jakichś konkretnych strun? Czy badasz na razie rynek? Znaczy, tutaj mi się wydaje, że te wszystkie najważniejsze marki przerobiłem. Jakby uważam, że najlepsze struny to świeże struny. I jakby nie preferuję jakiejś specjalnie konkretnej marki. Tutaj mam, zdaje się, Diadario założone. Aczkolwiek ostatnio jakby moje serce skradły Ernie Bolle z Linki i mi się wydaje, że powrócę do tych Ernie Bolli. Po prostu miałem jeszcze tam zapasowe komplety tych Adario, ale te Ernie Bolle jakoś tak mi bardziej przypasowały. Ale przez wiele lat grałem na czerwonych Warwickach, które są strasznie na forach tam obrzucane błotem, że to są straszne struny. Nie wiem, no ja wolałem zmieniać czerwone Warwicki co 2 tygodnie i mieć je właśnie świeże. Owszem, troszeczkę bardziej chropowate pod palcami i tak dalej, ale jak były świeże, to naprawdę jakby nie trafiły mi się głuche komplety. Nie, może miałem szczęście, ale jakby mój budżet jakby na tym zyskiwał, że na niej grałem i wolałem właśnie mieć zawsze świeże brzmienie, nie martwić się nawet, jak co tydzień trzeba było zmienić struny, bo były zużyte po jakichś dłuższych graniach, a jak trzeba było coś tam nagrać, tylko wtedy bez sentymentu ściągam, ucinam, zakładam nowe i one są jakby no 2 razy tańsze przynajmniej niż te inne pozostałe, powiedzmy bardziej markowe na rynku. Także no dla mnie najlepsze struny to świeże struny. No chyba, że flaty. No tak, 10 lat i jeszcze mogą drugie tyle. Tak. Trzy możliwości wpływania na brzmienie gitary. To, co jest pod nogą, to, co masz pod ręką w gałach, no i przede wszystkim świeże strony. Albo nie, co też zmienia brzmienie. Ale także kręcenie gałami w piecu. Często dotykasz się do wzmacniacza i kręcisz gałką? Używam tego Tonhammera 500 razem z tą koluną SL112, czyli na jednym głośniku 12-calowym. I to w tej konfiguracji daje mi 250 W. I jeżeli nie starcza mi na scenie mocy z tej paczki, to znaczy, że lepiej zagrać już na uchu. Aha. Nie lubię głośnych scen, nie lubię, jak jest na scenie głośno. Jakby wiele lat tak grałem właśnie bardzo głośno i potem piszczało w uszach i tak dalej. Jakby do pewnego momentu ok, ale jak już robi się za cicho, jest jakaś większa scena, to wolę po prostu grać na uchu. A też jakby inna sprawa jest taka, że w kilku projektach, w których gramy z metronomem, też z podkładami, więc musimy mieć to wszystko w uchu. A w momencie, kiedy mam ucho, mam jakby stłumione wszystkie jakby czynniki zewnętrzne, no to wzmacniacza i tak specjalnie nie słyszę, więc jakby nie jest on już wtedy niezbędny. Więc raczej mniejsze grania, czy bardziej jakieś takie klubowe i próby. Natomiast wzmacniacz zwykle mam na zero, wszystko na środek ustawione. Ponieważ i tak sygnał jakby, który idzie na fronty na koncertach, i tak jest przepuszczany przez preamp. Jakby rzadko kiedy, bardzo rzadko się zdarza, to jest takie
kilka razy na kilkadziesiąt koncertów, że jakiś realizator podstawi mikrofon pod paczkę. Więc jakby to, co idzie na przody, to idzie po preampie. Więc wtedy i tak mam tutaj preamp Aguilara, tu mam preamp Aguilara, wezmę inną gitarę czy coś, więc i tak mam to brzmienie, które generuje ten wzmacniacz, bo to są jakby oparte na tym samym schemacie preampy. Mhm. Więc jakby no mam różne opcje, w zależności co potrzebuję, czy jaką gitarę, zawsze jakby jestem w stanie mieć to Aguilarowe brzmienie. Poza tym jeszcze jest jedna ważna kwestia, czyli mobilność. Jakby bardzo dużo jeżdżę pociągami na różne koncerty, czy czasami nie jestem w stanie wrócić z jednym artystą do miasta i przesiąść się i jechać gdzieś na inne granie, tylko prosto z grania na granie. Więc wtedy no, gitara na plecy, walizka, pedalboard właśnie taki zminiaturyzowany, bo miałem wcześniej trochę większy. No i już jakby pociągiem ze wzmacniaczem, z kolumną już jest ciężko. Raz mi się zdarzyło, to był taki spacer farmera, się trochę jak Pudzianowski czułem. Co 10 metrów stawałem i wchodzenie na 3 razy do pociągu, pomoc ludzi i tak dalej, więc no, nie polecam. Także no, wtedy body pack, odsłuch douszny i jakby z gitara. Jest wszystko wtedy okej i ja jestem wtedy też mobilny. Jasne, że tak. Pogadajmy chwilę o technikach gry. Czy grając różnymi technikami, masz też różne ustawienia w swojej podłodze? Nie, raczej tak jak mówiłem, no nawet grając slapem, ten kompresor jest cały czas tak samo ustawiony, ale bardzo, bardzo rzadko gram. Natomiast w momencie, kiedy powiedzmy gram palcami normalnie, jakiś tam... A na przykład chciałbym to grać... Po prostu świadomie jakby tłumię te struny po to, żeby mieć to brzmienie, więc jakby nie potrzebuję nigdzie niczym innym jakby kręcić, bo już to wystarczająco zmienia mi brzmienie i raczej staram się to świadomie wykorzystywać, więc raczej nie. Tak jak mówiłem, przy graniu akordami to tak, to odpalam sobie ten chorusik i wtedy po prostu wtedy mogę sobie tą... poszerzyć troszeczkę to brzmienie i tak bardziej w przestrzeni je osadzić. No i kostką, jeżeli chodzi o kostkę, to tak, czasami trzeba troszeczkę zmienić ustawienie kompresora. Też lubię kostką właśnie grać też z tym chorusem, ale raczej jestem takim fanem takiego brzmienia też czystego basu. Raczej nie jakoś tam grubo przetworzonego i nie przez jakieś tam wiele efektów, tylko po prostu świadomie tak, jak się tutaj ustawię, czy z kostką, która jest na tłumionych strunach. To inaczej zabrzmi niż... Zupełnie jakby inne brzmienie, więc to mi już wystarcza w tym, że po prostu mam inne brzmienie i jakby nie kombinuję już wtedy bardziej gałkami. Przedstawiając ciebie, na początku naszego spotkania powiedziałem o tobie jako o basiście młodego pokolenia. Czy basiści młodego pokolenia też powinni umieć grać na klawiszach? Myślę, że to nie dotyczy tylko basistów i nie tylko młodego pokolenia. Ogólnie granie ja nie potrafię grać specjalnie na klawiszach, aczkolwiek czasami do klawiatury siadałem, bo tam jakby też tą harmonię można łatwiej zauważyć, te odległości, te półtony, ta powtarzalność między oktawami i tak dalej. Często też takie poradniki, które dotyczą harmonii, które na przykład oglądam gdzieś tam na YouTubie, też są prowadzone przez ludzi, którzy są klawiszowcami. Mhm. Więc wtedy też no, trzeba przynajmniej wiedzieć, gdzie są jakie dźwięki i wtedy jak ktoś coś pokazuje, to pokazuje to na klawiaturze. Mhm. Więc jest to przydatne, żeby się w to troszeczkę wdrożyć. Natomiast też jest taka, może to nie jest moda, bo to w sumie już od wielu lat trwa, że basista powinien umieć grać na klawiszach po to, żeby grać na przykład syntezatorowe linie basowe. Ponieważ o ile można właśnie, tak jak pokazywałem wcześniej, wykręcić na oktawerze, na chorusie z jakimś przesterem, jakieś takie historie bardziej brzmiące syntetycznie, tak czasami no niestety nie da się zastąpić pewnych brzmień. Albo na przykład artysta wymaga tego, żeby to było 1:1 jak na płycie, więc trzeba się posiłkować syntezatorem, ukręcić na nim brzmienie. I też to stosuję i uważam, że
to poszerza jakby też paletę brzmień danego basisty i jakby widzę wśród młodego pokolenia, że każdy ma jakiegoś tam Mooga albo jakiś inny syntezator. A nie da się na przykład wziąć gitary MIDI i zagrać na gitarze brzmieniem z Mooga? Szczerze mówiąc, nie wiem, jakie są teraz produkowane gitary MIDI. Wiem, że Krzysztof Ścierański tego piweja takiego ma, ale jakby jeżeli się chce mieć takie oryginalne syntezatorowe brzmienie, to jakby no nic tego nie zastąpi. To jest old school, tak jakby, to old school. To jest moim zdaniem w drugą stronę działa to samo. Jeżeli ktoś produkuje muzykę na komputerze i zapina wtyczkę, która nazywa się gitara basowa, no to jakby no siłą rzeczy można się bardzo zbliżyć. To może w miksie być prawie, że niezauważalne, ale zawsze prawie robi różnicę. Jakby no nie da się identycznie zagrać jak na basówce. Albo na... I właśnie w drugą stronę, no też sam instrument inspiruje do tego, jakie dźwięki wybierasz, co jest manualnie pod ręką. I może być tak, że ktoś na klawiszu coś zagra, co jest kompletnie krzywe na gryfie i ciężko to zagrać. Więc no, jeżeli się chce mieć syntetyczny bas, to raczej trzeba mieć po prostu syntezator. A jeżeli chodzi o synty kręcone z basówki, to fajnie i super, sam to robię i sam to lubię. Ale nie zastąpi to po prostu wszystkiego. Jasne. Masz jakieś swoje ulubione urządzenie klawiszowe do partii basowej? Używam Novation Bass Station 2. Aha. To jest w bardzo rozsądnej cenie, bardzo popularny syntezator, który się sprawdza i też widzę wśród wielu innych basistów. Chociażby ostatnio na przykład mieliśmy taką sytuację, że z takim znajomym basistą Wojtkiem jakieś tam zastępstwa między sobą mieliśmy i wysłałem mu po prostu paczkę brzmień z tego, bo miał dokładnie ten sam syntezator, więc wyeksportowałem od siebie brzmienia z opisem zwrotka, tutaj refren w tym numerze. Wysłałem jemu, on sobie wgrał do swojego i jakby miał dokładnie te brzmienia, które dany artysta chciał mieć w tych numerach, więc to jest wygodne. I więc są takie, albo ktoś ma Mooga, albo to Novation Bass Station i ja używam tego Novation, tak. To jest to, co przyniosłeś dzisiaj ze sobą, tak? Tak, tak. Możemy posłuchać tego, jak to brzmi, czego się nie da na przykład zagrać na klawiszach? To jest urządzenie, z którego często korzystasz? Zależy w jakim projekcie. W niektórych częściej, w niektórych rzadziej. Aha. I tak ustawiając po kolei, to najwięcej u Olgi Polikowskiej korzystam. U Rozali w kilku numerach, ale na przykład u Swierdanisa w ogóle nie używam. Nie ma takiej potrzeby, więc zależy. Ale jakieś takie, zwykle kilka numerów gdzieś tam w secie, albo czasami na samą zwrotkę, coś takiego. Żeby jakieś takie subowe bardziej brzmienia gdzieś tam wykręcić. Trochę warto, żeby basista w arsenale miał coś takiego za nadrzut. Tak, no tak jak mówiłem, że ciężko czasami jest wykręcić na basówce jakieś brzmienie, które ma jakby stricte odwzorowywać na przykład jakieś brzmienie, które było w produkcji w danej piosence, a które jest stylizowane na jakieś takie powiedzmy 80s-y i brzmi po prostu no także no musi to być syntezator. Więc wtedy tu sam tworzysz brzmienia? Samplujesz tu brzmienia? W większości tak. Nie da się jakby wgrać do niego takich brzmień jakby totalnie z zewnątrz. Ja mogę jedynie przerzucić te, które tutaj ukręcę. Oczywiście są paczki, które można sobie ściągnąć, wgrać i tak dalej, ale nie będą to te brzmienia, które są powiedzmy na konkretnych płytach konkretnych artystów. Więc słucham nagrania i staram, jeżeli jest możliwość, to dostaję wyizolowaną ścieżkę tego basu, tak żeby nie musiał się przez miks przebijać i domyślać się, jak to jest zrobione. I wtedy siedzę i kręcę. Raczej nie mam z tym jakiegoś większego problemu. Jeżeli chodzi o takie basowe brzmienia, no to w miarę wiem, co tam trzeba zrobić. Czasami to zajmuje. Masz jakieś ulubione tutaj brzmienia? Albo możesz pokazać możliwości tego urządzenia? Tak, no tutaj na przykład mam preset ustawiony na jedną z piosenek Olgi Polikowskiej. Jest mniej więcej coś takiego. Z kolei jak chcę takie bardziej subowe. Tak. Można nie pamiętam, które mam dokładnie. No, jakieś. Brzmienia, czy
takie mięciutkie. Coś takiego. Mhm. Mam jakieś parę, których nie wykorzystuję, ale gdzieś tam. Gdzieś tam kiedyś sobie ukręciłem. Albo na przykład mam strojone do danego tempa. Wtedy mogę zaprogramować go tak, że wtedy zmieniam sobie numer i jakby powiedzmy idzie stopa. To zależy od numeru po prostu, co tam potrzeba. Ale powiedzmy, że jest to możliwe po prostu wykorzystując taki syntezator, dostroić gdzieś do tempa, jakiś taki. No i przede wszystkim wykorzystać te brzmienia, które są potrzebne, a których basówka jednak no, nie da rady jakby osiągnąć efektami. A sam dla siebie łączysz te dwa instrumenty w domu? Grasz na przykład basy z tego, a solówki z gitary? Nie, znaczy raczej jakby nie robię swojego materiału, jakby nie raczej nie gram na syntezatorze w domu, zdecydowanie tylko na basówce. Na syntezatorze gram i ćwiczę tylko konkretne to, co muszę jakby zrobić do danego projektu. Nie potrzebuję się jakoś tutaj w tym specjalnie, od tego są klawiszowcy, jeżeli to są jakieś tam bardziej wygibasy. A jak są jakieś partie, które tam riffy, które tam trzeba zagrać, to po prostu tam sobie je przećwiczę, zrobię sobie brzmienie. Lubię nawet tak siedzieć i podłubać, ale raczej nie jest to instrument, przy którym sobie siadam, żeby sobie coś tam pograć, pokminić. Raczej nie. Rozumiem. To tyle na dzisiaj. Już wkrótce będziemy grać. A w zasadzie Adam będzie grał. Thank you.